niepodległościowy turniej piłki nożnej to wielowymiarowe wydarzenie, na którym chcemy przybliżyć młodym ludziom historię odzyskania niepodległości. Polska uzyskała niepodległość w 1918 roku. Wolność jest dla mnie tym, że mamy swoje państwo, którym my rządzimy, a nie żaden inny kraj. Na turnieju oprócz rozgrywek głównych na boisku, gdzie chłopcy rywalizują o pierwsze miejsce w turnieju, przeprowadzamy loterię fantową, które środki zostaną przeznaczone dla Błażeja, który w wypadku kolejowym stracił obie nogi. Wszyscy, którzy tutaj jesteśmy członkami drużyny Błażeja i życzymy mu sił i odwagi w codziennym życiu, w tej walce, która jest przed nim. Oprócz tego mamy pogadankę edukatora z Muzeum Niepodległości. Wykład przedłożył się w dyskusję dosyć burzliwą, bo oczywiście sport budzi emocje zawsze, budził je 100 lat temu pod zaborami i teraz w czasie naszych zajęć. W związku z tym była to wymiana wiedzy między mną a piłkarzami turniejowymi, 9-letnimi, 10-letnimi, a nie wykład. Ostatnią inicjatywą jest konkurs żonglerki i sprawnościowy tor przeszkód. Jako UKS Żagle Warszawa wystawiliśmy 3 drużyny, 3 składy. Bardzo się cieszymy, że mamy aż taki potencjał w naszych zawodnikach. Wolność to jest to, że można chodzić do szkoły, można mówić w szkole po polsku. Wolność to jest na przykład, że możesz robić co chcesz, a nie możesz robić tylko wyznaczone rzeczy. Niepodległościowy turniej piłki nożnej został zorganizowany przy współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, której serdecznie dziękujemy.